Szanowni Państwo, wszyscy się teraz chwalą, a przeważnie Chińczycy, że powstrzymali oczywiście pandemię koronawirusa. Dlaczego tą pandemię powstrzymali? Dlaczego ilość zachorowań ciągle się zmniejsza, a nie zwiększa? Otóż dlatego, że są pewnego rodzaju, może nie dyrektywy, nakazy, zakazy. Co konkretnie jest? Ale z tym koronawirusem nie jest tak, że on się powstrzymuje, to tylko w Chinach po prostu udało im się zapanować nad tą pandemią, dlatego że ale głośnie troszeczkę, proszę. W Chinach jest teraz sytuacja i moda na to, żeby leczyć tego wirusa ziołami. Tam każdy obywatel ma po prostu przyjmować no, jakiś skład ziół, którego do końca jeszcze nie znamy, ale myślę, że te zioła są na tamten rejon, myślę, że adekwatne do tych naszych ziół. Tak, do tych naszych ziół, do ich odpornościowego układu, a my mamy swoje zioła do naszego układu odpornościowego. Mhm. U nas się tego jeszcze nie bada, nie bierze pod uwagę, bierze się tylko leczenie sztuczne i chemiczne. A uważam, że jeśli Chińczycy tak wspaniale ocaleli i na ten moment się dźwigają z tej pandemii, to my musimy zapobiegać, to żeby później... My winniśmy również stosować leki pochodzenia roślinnego. U nas powinien rząd, Ministerstwo Zdrowia przyjrzeć się temu, co się działo w Chinach i po prostu wyciągać wnioski, uruchomić sztaby kryzysowe, badania naukowe, na pewno zasięgnąć wiedzy medycyny ludowej, medycyny kościelnej, gdzie po prostu przez tysiące lat leczono ziołami, różne pandemie były, a jednak ludzie ratowali się w jakiś sposób. Oczywiście, używając medycyny ludowej, byli w stanie zapanować nad pewnymi pandemiami. W tej chwili, z mojej wiedzy, jaką mam, po prostu ziołolecznictwo nie jest uregulowane. Starałam się po prostu dociekać w państwie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, przed Ministerstwem Zdrowia, Izbą Lekarską i każdą instytucją powołaną do opieki zdrowotnej. Czy ja na przykład jako matka mogę na przykład dziecko leczyć alternatywnie? W końcu mamy prawo do wyrażania zgody. A co to jest zgoda? Zgoda to jest dobrowolne podpisanie się, tak by wynikało z definicji zgody. Ale okazuje się, że niestety jesteśmy tylko ograniczani do procedur, a wszystko, co jest poza procedurą, jest nielegalne. I tak na przykład 2 lata temu odmówiłam córce w szpitalu na reumatologiczną chorobę, jaką sobie szpital wybrał z 3, bez konsultacji tak naprawdę i wykluczeń, boleriozy, przeciążeń i innych chorób. Po prostu odmówiłam, bo chciałam spróbować mniej agresywnymi lekami, metodami ziołami. I udało się? Oczywiście się udało. To dlaczego zostały skazane? Ale nie zostałam jeszcze skazana, sprawa jest cały czas. Jednak szpital, w związku z tym, że ja odmówiłam i nie chciałam do końca dawać córce chemii, sterydów, blokady w kolano, zostałam pomówiona do sądu jako zagrożenie dla dziecka i brak porozumienia, gdzie ja jako świadoma matka, Polka, Słowianka i zajmująca się alternatywnymi metodami, chciałam po prostu córce pomóc leczyć przyczynowo, a nie objawowo, bo miała zapuchnięte te kolano, gdzie były płyny w kolanie, spowodowane nie wiadomo właśnie czym, bo zapalenie było po prostu niezdefiniowane, izopatyczne, czyli nie wiadomo jakiego pochodzenia. I na własną rękę szukałam po prostu przyczyny w pożywieniu, w złej diecie, bo każdy sportowiec powinien zdrowo się odżywiać, jak wiadomo, ma dietetyków, ma rehabilitantów, a moja córka należała do sportowców. I niestety szpital nie pomagał mi w tym, wręcz mi utrudniał i pozbawił mnie alternatywy, co mi bardzo przeszkadzało, bo nie wyobrażałam sobie osobę już cierpiącą z dolegliwością na kolano jeszcze bardziej po prostu narażać na cierpienie, bo tak. Dostała blokady przy spuszczeniu płynu, a przecież można było spuścić płyn i zaobserwować, czy będzie z powrotem się pogarszał stan zdrowia, a czy to spuszczenie płynu pomaga. No to od razu blokada i też w szpitale ja jestem przerażona, że na przykład nie mamy osobnych zgód na spuszczenie płynu i osobną na depromedol, czyli
steryd, który ma dużo skutków ubocznych i powoduje w dużo terminowym, częstszym podawaniu zrzeszoczenie kości, osłabienie wiązadeł itd. O czym są na pewno przekonani ortopedzi, którzy się później w operacjach z tym stykają. Tak, ale wiesz, będziemy mówić dużo. Chciałbym o tych procedurach chińskich powiedzieć, o tym koronawirusie. Jakie procedury stosowali Chińczycy, że powstrzymali koronawirusa? Czy to były procedury typowo? Ja jeszcze chcę dokończyć, bo to reumatoidalne, które sobie szpital wybrał, chociaż była bolerioza i skręcenie, to po prostu były trzy choroby i każda inaczej się leczyła. Myślałam, że to sąd mi pomoże, że to po prostu system pomoże, Rzecznik Praw Pacjenta pomoże, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz rozstrzygnąć, jakie powinny być procedury, na którym oddziale powinna córka leżeć. Niestety tak się nie stało. Wszystkie władze zawiodły, włącznie z Ministerstwem Sprawiedliwości, z Ministerstwem Zdrowia, z Naczelną Izbą Lekarską, z Narodowym Funduszem, z Rzecznikiem Praw Pacjenta, z Rzecznikiem Praw Dziecka, gdzie pisałam w tej sprawie, z Rzecznikiem Praw Obywatela, jako każdego z nas, gdzie my chcemy leczyć się przyczynowo, a nie objawowo. Po prostu tutaj zawiodły. I w związku z tym, niestety, po prostu spróbowałam się o pomoc zwrócić do Reala 24, gdzie wypowiadał się Rzecznik Praw Pacjenta. Zwróciłam się do pana Janusza Zagórskiego, gdzie pokazałam, że to też jest problem Kościoła, bo jeśli matka wie, że zioła wzmacniają, wzmacniały mnie jako dziecko, wzmacniały pana jako dziecko i każdego z nas, to co się stało, że te zioła są teraz nielegalne, że nie mamy na nich procedury, że są po prostu poza systemem, są ani niezakazane, ani nielegalne, na to wychodzi. To czyli z tego wniosek jaki, że co, ziół nie możemy zbierać? Czy możemy zbierać, ale nie możemy leczyć? Właśnie o to chodzi, że to jest nieuregulowane. Jest Polska Izba Zielarsko-Medyczna, która okazuje się, że zajmuje się ziołami, że przeprowadza szkolenia, że egzaminy, organizuje kursy, wydaje dyplomy państwowe. Tak. I to zielarstwo niby istnieje, ale jakie istnieje zielarstwo? No niestety przemysłowe, takie, które pozyskuje się zioła z przemysłowych 2-hektarowych upraw na Roundupach, glifosatach, na różnego czyli rodzaju obrazkach. Są przemysłowe jak zboże. Szkodzić, tak. Powinny leczyć, po prostu szkodzą. Być może tak jest, no, że na przykład... Ale wróćmy do tych procedur chińskich, bo to mnie bardzo... To jest połączone, tak, ale to musielibyśmy mieć program dwugodzinny z tobą i moglibyśmy mówić i prowadzilibyśmy taki galimatias w mózgach słuchaczy naszych i oglądających, że to by był szok. Mnie interesuje, jakie procedury w Chinach zostały wprowadzone, że zapanowano nad koronawirusem. Czyli jakie procedury? Ziołowe. Tak, że... No. 80% leczonych było leczone właśnie ziołami, o czym nikt nie mówi. To znaczy już zaczynają mówić, bo u pana Janusza Zagórskiego, u Michela Reszala jest bardzo fajny filmik. Zachęcam wszystkich państwa, żeby państwo szukali na internecie. Chińczycy znaleźli złoty klucz do walki z wirusem. Doktor Sun Yang się wypowiada właśnie, jak właśnie tam jest przymusowe leczenie i picie tych ziół każdego obywatela. Bo oni próbowali na początku medycyną taką po prostu alternatywną, tą europejską, ale oni mieli swoją medycynę ajurwedów i medycynę chińską, która jest, ma kilka tysięcy lat, 6 tysięcy, i po prostu oni nie uważają tego za przestępstwo, jeśli takie medycyny naturalne stosują, i okazują się w walce z koronawirusem bardziej skuteczniejsze niż chemioterapia, niż antybiotykoterapia, jakieś szczepienia. I te szczepionki wcale nie wypatrują rozwiązania w szczepieniach, tylko znaleźli rozwiązanie w ziołolecznictwie. Czyli stosowali duże ilości ziół, ewentualnie jakieś mieszanki, które po prostu powstrzymały koronawirus, które piją w tej chwili. Tak. Państwo nakazało każdemu obywatelowi pić i niezależnie od tego, czy jest chory, czy nie, działa to i zapobiegawczo, i wzmacniająco, i alternatywnie. To dlaczego tego w Polsce nie ma? Właśnie tutaj jest apel do wszystkich słuchaczy, do każdego z polskich obywateli, gdziekolwiek byśmy nie byli. Musimy zacząć pisać petycje do państwa, do rządu, do Ministerstwa Zdrowia, do Ministerstwa Sprawiedliwości, do każdego z naszych przyszłych... Ale jak możesz, koleżanko, pisać petycję, jeżeli rząd ma
dyrektywy. Ale według dyrektyw leczy prezydenta no, i ten no prezydent i co z tego, ma że będziemy... nas chronić, tak? No, oczywiście, wszyscy nas chronią. Zgodnie z literą prawa wszyscy nas chronią. Niektórzy twierdzą, że rzeczywiście wirus wyszedł od nietoperzy. A jak sądzisz teraz, jeżeli nas wszystkich zaszczepią i wszczepią nam jakiegoś tam maleńkiego chipa i włączą stację 5G, czy nie będziemy tymi nietoperzami? To ja bym wolała, żeby przeszczepili najpierw Izraelczyków, niech się przeszczepią w Ameryce, bo to są bogaci ludzie, mądrzejsze kraje, to dlaczego mają testować na naszych biednych Słowianach, którzy po prostu... Widocznie taka chyba, moda. Chyba, że potrzebują po prostu królików moda. Doświadczalnych, no to jeśli nas będą mieli no ale w tej chwili my musimy wykonywać to, co rząd nam po prostu każe. Ja chcę zmierzać w tym filmiku do jednej rzeczy, żebyśmy się, szanowni państwo, zrozumieli. Skoro Chińczycy potrafili zapanować nad wirusem w postaci mieszanek ziołowych, w postaci ziół, my winniśmy uruchomić wszelkie procedury, abyśmy tymi ziołami również mogli się leczyć. Albo odpowiednikami polskich. Nie, u nas w Polsce jest cztery pory roku. W każdej porze roku rosną nam lekarstwa na łąkach, wszędzie, w lasach i możemy z tego wszystkiego korzystać. Dlaczego Chińczycy, na których winniśmy się teraz bazować, a nie zamykać granice, odizolowywać się, tylko stosować powszechne picie, powszechne używanie, czy nie moglibyśmy tego powstrzymać? Przecież wystarczy pojechać do Chin i zapytać, słuchajcie, czym żeście to zrobili, czym żeście powstrzymali? A może tu chodzi o to, żeby tą pandemię rozwinąć do takiego stopnia, żeby ludzie bali się wyjść na ulicę i żeby poddali się dobrowolnie szczepieniu. Bo jeżeli poddamy się dobrowolnie szczepieniu, to rzeczywiście będziemy tymi nietoperzami, którzy za pomocą 5G będą sterowani, a w odpowiednim czasie utylizowani. Może o to chodzi w tym wszystkim. Dlatego ja tutaj chcę zasugerować rządowi i tym, którzy rzeczywiście, ministrowi zdrowia, procedury na bok. Wszelkie chwyty dozwolone, jeżeli jest pandemia. Wszystkich środków należałoby stosować. Wprowadzać, żeby tą pandemię powstrzymać, a nie tylko to, co mówią nam z Brukseli, nakazy, zakazy, takie stodować, takie leki, a nie inne. Przecież lekarz winien mieć alternatywę. Nie tylko leki pochodzenia chemicznego, ale również leki pochodzenia roślinnego. Jeżeli tego, szanowni państwo, nie zastosujemy, to nie wiadomo, co z tej naszej Polski jeszcze będzie. A mogą się dziać dziwne rzeczy, jeżeli ta pandemia rozwinie się do takiego stopnia, nad którą nie będziemy mogli już zapanować. I dopadnie ta pandemia, możecie być pewni wszystkich. Jak dopadnie wszystkich, to również tych rządzących. Chyba, że rządzący zrobią to, co kiedyś tam zapowiadali. Nie będę mówił co, bo będzie oczywiście program. Tak. Od razu będzie program zdjęty. Ja bym tego nie chciał, z tego względu, że każdą wiedzę, która służy dobru ludzkości, trzeba po prostu przekazywać. I powtarzam i wracam do meritum sprawy. Jeżeli w Chinach zapanowali przy procedurach ziołowych, dlaczego nie zastosować tego w Polsce? Dlaczego się tępi Ziębę, Czarniaka i wielu, wielu innych, Jaśkowskiego, ludzi inaczej myślących? Czy matkę, która chce leczyć naturalnie? Czy matkę, która chce naturalnie leczyć? Medycynę zastosuje, tak? I która udowadnia, że potrafiła wyleczyć. Oczywiście. Jest skuteczniejsza. Szanowni państwo, moglibyśmy mówić dużo. Może powiemy o tych, pani Jerzy, o tych ziołach, które są skuteczne, bo... Nie możemy mówić o ziołach, które są skuteczne. Bo każdy będzie Nie możesz zrozumieć jedno. W tej chwili weszła nowa ustawa, że jeżeli będziesz propagowała jakieś zioła czy coś, będziesz ścigana prawem. Więc lepiej nie mówmy o tym. A jeśli... No chyba, że chcesz mieć drugi wyrok po mnie. Ja mogę mieć. Nie, ty możesz chcieć. Ja mogę mieć. Ale nie, ja ale tutaj to nie chodzi o to. Tu nie chodzi o to, że ty możesz chcieć. Nie możesz mówić o rzeczach, które nie są zgodne z prawem. Prawo jest przeciwko nam, a nie dla nas. Prawo ma chronić obywatela, matkę, dziecko. Dziecko drogie, no żyjesz w nierealnym świecie. No, nie chciałbym... Będę przykładem i nie, ale to nie chodzi o przykład, tylko że to nie ciebie, a mnie wezmą, bo to ja nagrywam, a ty tylko mówisz.
I o tym właśnie chcę powiedzieć. Proszę Państwa, nie możemy... na temat ziół jest potężna. Ja wiem. Znajdziecie pewno w książkach historycznych, dawnych, sprzed 40 lat. Tam była fitoterapia opisana jako jedna z dziedzin nauki medycznej. W każdym świecie były zioła używane przez każdego lekarza. I nie mają lekarze takiej schizofrenii, żeby zapomnieć o ziołolecznictwie. A czemu udają, że mają schizofrenię? Bo zależy im tylko na pieniądze, a nie na naszym dobru. No widzisz, i znowu zaczynasz. Szanowni Państwo, ja myślę, że ten program winniśmy już skończyć z tego chociażby względu, że nie chcę ani dla tej młodej matki kłopotów, ani nie chcę kłopotów dla siebie, bo tych kłopotów mamy już wszyscy za dużo. Myśmy tylko nadmienili jedną bardzo ważną rzecz, że Chińczycy opanowali koronawirusa na bazie ziół, a nie leków chemicznych. Pamiętajcie, dyrektywy mogą sobie wyrzucić do kosza. Niech szukają alternatyw innych, takich alternatyw, które po prostu u nas wyeliminują chorobę. I o tym my, Polacy, powinniśmy wiedzieć i o to winniśmy dbać. Państwo też powinni wiedzieć, że na przykład leczy się już na kilku przypadkach właśnie tak chemicznie, czy lekami, na przykład na malarię, czy na RZS, czy jakieś inne jeszcze choroby, które tak naprawdę obniżają próg odporności u ludzi. Ale czy o to chodzi, żeby obniżać jeszcze bardziej ten próg odporności? Jak już jest obniżony. Odporność musimy wzmacniać. Z jednej strony jest taka wiedza dwuznaczna, że najbardziej słabe organizmy umierają, a z drugiej strony u ludzi, które mają wysoki próg, żeby jeszcze obniżać. No to są na pewno niejasności, na pewno będziemy czekać na dalszy rozwój wydarzeń, ale naprawdę wielki apel do rządzących, do wszystkich po prostu odpowiedzialnych za nasze zdrowie, bo jeśli zwierzęta przetrwają, a ludzie nie przetrwają, to może powinniśmy być zwierzętami być może. Może insektami? Na to wygląda, że zwierzę będzie miało większe prawo większe do przeżycia, niż ludzie. Niż człowiek, polski, w polskiej ziemi i Słowian. Także bardzo Państwa proszę, bądźmy czujni, miejmy otwarte umysły, logiczne myślenie, obserwacją możemy bardzo dużo po prostu zdziałać i łączmy się w takie struktury, które po prostu będą domagać się tylko ochrony naszego kraju, naszych obywateli. My nic więcej nie chcemy. Jesteśmy na naszej polskiej ziemi i chyba jakieś prawo powinniśmy mieć, a jeśli nie będziemy mieli, to później musimy się zmierzyć z tym, że będziemy zglobalizowani. Prawa moglibyśmy polemizować, ale to nie jest przedmiotem naszego tematu. Ja chciałem zwrócić, jeszcze raz powtarzam, po raz trzeci. Skoro Chińczycy zapanowali nad koronawirusem za pomocą bazy ziół i to była dyrektywa, że mają wszyscy chlać te zielska i wszyscy Chińczycy posłusznie pili i zapanowali nad chorobą, bo zmniejsza się. No to ja się teraz pytam, to dlaczego my Polacy nie możemy wziąć z nich przykładu? Powinniśmy to zrobić. Mam nadzieję, że będzie więcej takich filmów u Janusza Zagórskiego w NTV. Pani Ewa Pawela mówi dużo o 5G, właśnie Michel Rasch. O 5G nie chcę już mówić, bo 5G jak się połączy z chipem, to wiesz co z nas zrobią. No szanowni Państwo, ja wiem, moja koleżanka jest bardzo pobudliwa, jest tak napaszerowana wiedzą, że nie jeden profesor, doktor habilitowany zostałby w przedbiegach, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Po prostu ma być ściśle prosty przekaz. Skoro Chinom się udało, Chińczykom, to nam też się musi udać. Europejczycy też muszą. Z Polski oczywiście, może to wypłynie, tak. Gdy złączymy się. Z Polski to wypłynie. I jest przepowiednia, że może w Polsce coś się zadzieje dobrego. No to może, żeby się zadziało, proszę Państwa, po prostu szukajmy alternatywy po prostu do... Na to, żeby powstrzymać oczywiście tego koronawirusa. I to by było tyle, prawda? Dziękujemy bardzo. Dziękuję.